Cześć, z tej strony Agnieszka z projektu Ana Lucia. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem ser, estar i haber, czyli czasowniki być w języku hiszpańskim. Wszystkie osoby, które posiadają książeczkę Ana Lucia Cambia la Vida, zapraszam do wysłuchania, co mam do powiedzenia na temat tych trzech czasowników. No więc tak, te czasowniki sprawiają problem wielu z Was. Postaram się to wytłumaczyć w tak prosty sposób, żebyście już nie mieli problemu z tymi czasownikami być. I tak, w hiszpańskim mamy trzy czasowniki być. Pierwszy to jest czasownik ser. Odmienia się on yo soy, tu eres, el, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, son. Kiedy używamy tego czasownika? Przede wszystkim do opisywania różnych rzeczy, czyli yo soy alta. Yo soy Polaka, dom polskiego pochodzenia. I do wszystkich moich cech stałych, czyli na przykład yo soy simpatica. Co pienso? Mam taką nadzieję, że też tak sądzicie. Do pochodzenia, ale nie tylko ludzi, ale też przedmiotów. Na przykład el teléfono es de China, albo las naranjas son de España. Tak więc wszystko, co skądś pochodzi, to używamy czasownika ser. I to są dwie najważniejsze zasady, kiedy używamy tego czasownika ser, czyli pochodzenie, opis i cechy stałe. Na przykład mi piso es pequeño, czyli jest to opis. Moje mieszkanie jest jakie? Małe. Czyli wszystko, co odpowiada na pytanie jaki, jaka, jakie, będzie to czasownik ser. Czasownik estar. Odmienia się. Yo estoy, tu estás, él, ella está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas están. Zasadnicza różnica między czasownikiem ser a estar jest taka, że ser jest to do opisów i cech stałych, a czasownik estar jest do cech zmiennych. Co to znaczy? Że yo estoy nerviosa, czyli zazwyczaj jestem tranquila, normalmente soy tranquila, pero en este momento estoy nerviosa. Czyli w tym momencie jestem nerwowa. Oczywiście nie jestem nerwowa, ale tak się mówi, gdy chcemy wyrazić coś, co nie jest naszą zwykłą cechą charakteru. Yo estoy cansada, jestem zmęczona, albo no estoy cansada, porque he dormido muy bien, así que no estoy cansada hoy. Czyli nie jestem zmęczona. To jest główna różnica między ser i estar, czyli cechy stałe, soy alegre, jestem wesoła, zwykle. Pero estoy na przykład preocupada, jestem zmartwiona. Przejdzie mi zmartwienie i znowu będę alegre, czyli cecha stała i zmienna. Główne dwie cechy tych dwóch czasowników. Następnie czasownika estar używamy do miejsc. I na przykład, ¿dónde estás? Pytanie. Yo estoy en casa. ¿Tú dónde estás? Ty gdzie jesteś? Probablemente tú también estás en tu casa. Także do miejsc. Mi perro está en el sofá. Mój pies jest na kanapie. Bardzo ważna zasada jest taka, że czasownika estar używamy z rodzajnikami określonymi bądź zaimkami określonymi, czyli na przykład mi perro está en la cama, czy en el sofá, czyli mój konkretny pies jest na kanapie. Bardzo, bardzo ważne cechy, których nie wolno zapomnieć. Teraz sobie to połączymy. Na przykład, mi perro es pequeño y está en el sofá. Czyli mój pies jest mały, czasownik ser, bo jest jaki mały, i está en el sofá i jest na kanapie. Tak więc, jak widzicie, tak się to tworzy. I mi perro está cansado, jest zmęczony. Tak więc, está descansando en el sofá, więc odpoczywa sobie na kanapie. Co dalej, jeżeli chodzi o czasownik estar? Czasownik estar, emocje, cechy zmienne, to już wszystko wiemy. I teraz czasownik haber, czyli trzeci być. I tu będzie główna różnica między estar i haber. Czasownika haber używamy do rodzajnika nieokreślonego, czyli na przykład hay un perro en la calle. Jest sobie jakiś pies na ulicy. Ale mi perro está en el sofá.
ale mój pies jest na kanapie. Czyli mój konkretny pies está en el sofá, czyli jest na kanapie, ale hay un perro en la calle. Ale na ulicy jest jakiś pies. Nie wiem, jaki on jest. Jest to czasownik po pierwsze nieokreślony. Hay un perro en la calle. Dlatego, że jest rodzajnik nieokreślony. Tak więc to się ze sobą łączy. Wszystkie pozostałe zaimki nieokreślone, typu mucho, poco, algunos, ningunos, to wszystko jest również nieokreślone, w związku z czym łączy się z haber. Na przykład en mi ciudad no hay ningún cine. W moim mieście nie ma żadnego kina. Ale gdybym chciała powiedzieć, że kino plaza jest w Katowicach, to bym powiedziała el cine plaza está en Katowice. Także jest to określone kino, w związku z czym czasownik está. Pero en mi ciudad no hay ningún cine. Nie ma żadnego kina. Tak to się właśnie tworzy. Gdy mamy coś niepoliczalnego, na przykład mucha gente, hay mucha gente en el centro de la ciudad, albo en este momento no hay mucha gente en la ciudad, czyli jest dużo ludzi w mieście, albo w tym momencie akurat nie ma ludzi. Jakich? Nieokreślonych. Pablo está en la ciudad, Pablo jest w mieście, Pablo konkretna osoba, czasownik está. Pero no hay mucha gente, nie ma dużo ludzi w mieście, czasownik haber, hay. Dobrze, co jeszcze do czasownika haber? Jest to do liczb używany czasownika haber, na przykład hay dos sillas, hay tres personas i tak dalej. Czyli nawet jeżeli jest Pablo, Lola i Ana, ale jest liczba 3, czyli mówimy hay tres personas, a nie mówimy ay Pablo. Także tego nie wolno Wam robić. Pablo está, Ana está, albo ellos están, ale hay tres, czy tam dos personas. Są główne zasady użycia tych trzech czasowników być. Są niezwykle ważne, także mam nadzieję, że pokrótce Wam wyjaśniłam różnicę między tymi trzema czasownikami być i nie będziecie już mieli z tym problemu. Zachęcam do zrobienia wszystkich ćwiczeń, które są na stronie, zaczynają się na stronie 33. Jest tych ćwiczeń kilka, na wszystkie te trzy czasowniki być. Z tyłu książeczki jest klucz do zadań. Wszystko, o czym mówiłam, jest również opisane, wyjaśnione, co prawda na innych przykładach, ale mam nadzieję, że jest na tyle łatwo i prosto wyjaśnione wszystko, że żaden z Was czy żadna z Was nie będzie miała problemów z użyciem czasowników być. Zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę i powodzenia. Muchas gracias. Ciao.